Napisano w Księdze Wyjścia, 32 rozdziale, od 1 do 2 wiersza będziemy czytać. Druga Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 32 rozdział. Tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Aarona i zażądali: wstań i zrób nam jakichś bogów. Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Aaron powiedział: pozdejmujcie zatem złote kolczyki z uszu waszych żon, synów i córek i przynieście je do mnie. Tak też się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. Wtedy zawołali: oto twoi bogowie Izraelu, oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Gdy Aaron to zobaczył, zbudował przed cielcem ołtarz i obwieścił: jutro będzie święto na cześć Pana. Nazajutrz wstali wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. Lud zasiadł do jedzenia i picia, a potem wstali, aby się bawić. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza: zejdź na dół, ponieważ twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, dał upust swojemu zepsuciu. Szybko zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie odlew cielca, biją przed nim pokłony, złożyli mu ofiary i powtarzają: oto twoi bogowie Izraelu, oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Przyjrzałem się temu ludowi, dodał Pan, widać wyraźnie, że to lud twardego karku. Boże, dzisiaj przed Tobą nasze karki chcemy za to ugiąć my, Panie, i wyznać, że chcemy iść za Tobą, Panie, że chcemy podążać za Twoim Słowem i chcemy podążać za Twoją mądrością, Boże, bo w tym jest tylko ratunek. Tobie chwała i cześć. Amen. Oczywiście znamy kontekst tego wydarzenia. Izrael właściwie rodzi się w Egipcie, bo ciężko mówić o Izraelu wcześniej, za czasów Abrahama, Izaaka, Jakuba. To były bardziej klany, to było kilkaset osób, może kilkadziesiąt, może kilkaset, różnie tam bibliści to określają. Oni uciekają, pamiętajcie, do Egiptu przed głodem. Znamy tą historię ze Starego Testamentu, historię Józefa, który tam jednak przygarnia swoich braci i właściwie tam Izrael przez 400 lat, czy przez 430, tutaj też należy jak to wszystko liczyć i na które momenty patrzeć, w historii Izraela funkcjonuje na zasadzie narodu, który się tam rozrasta jednak, powstaje właściwie, tam on jest kształtowany, tam ten lud się rozradza, ale z drugiej strony jest ciemiężony, ale z drugiej strony jest uciskany. Pamiętamy całą historię plag egipskich, prawda? Wyjścia Izraela z Egiptu. W pewnym momencie Bóg mówi do Mojżesza, posyła go do Egiptu i mówi: wyprowadź mój lud, bo jest tam uciemiężony, ponieważ jest tam ten lud, stali się niewolnikami, potrzebują wyzwolenia, potrzebują ratunku. I pamiętamy te spektakularne wyjście Izraela spośród plag egipskich. Pamiętamy, jak Bóg wyciąga swoją dłoń nad morze, które się rozstępuje, także Izrael ucieka suchą stopą właściwie przez morze, a za nim wojska egipskie, które zostają zatopione. I wśród znaków i cudów, wśród potężnego działania Bożego, Izrael otrzymuje wolność, tak? Otrzymuje ratunek, otrzymuje niepodległość, wyzwolenie z niewoli. I widzimy tutaj nagle ten Izrael, który tyle otrzymuje od Boga, stoi teraz na pustyni.
jest na pustyni. I oto Mojżesz znika sprzed ich oczu, a oni chcą mieć swoich bogów, którzy ich wyprowadzili z Egiptu. Ale chcą mieć bogów, które są ich wyobrażeniem. Te wydarzenie, o którym teraz przeczytaliśmy, ma taki konkretny kontekst. Tym konkretnym kontekstem jest pustynia. Zobaczcie, Izrael jest na pustyni. Tak? Izrael jest na pustyni i lud oczekuje na Mojżesza, który wszedł na górę, czytaliśmy, aby otrzymać Boże prawo, tak? Boże obietnice. Boże pouczenie. Czym jest pustynia? Czym jest pustynia? Pustynia jest miejscem, w którym panuje brak perspektyw. Pustynia jest miejscem, w którym... To jest miejsce niepewności, tak? To jest miejsce niepewności. Na pustyni nie ma niczego. Brakuje wszystko. Brakuje wody, jedzenia, brakuje schronienia. I myślę, że to jest taki obraz, obraz ludzkiego życia, które jest niepewne, które nie ma właściwie żadnych nienaruszalnych zabezpieczeń. Zobaczcie, dzisiaj świętujemy niepodległość i czujemy się względnie bezpiecznie, chociaż jak się włączy telewizję, prawda, i posłucha ekspertów od bezpieczeństwa, na przykład międzynarodowego, to człowiek się zaczyna zastanawiać. To człowiek zaczyna się zastanawiać, czy czasami świat znowu nie stoi na krawędzi jakiejś wojny, która się przetoczy przez Europę, która się przewali przez nasze kraje. Nie mówię już o niepewności w pracy, nie mówię już o niepewności państwa, nie mówię już o niepewności jakichś struktur administracyjnych. Ustaw, według których żyjemy, co chwilę jest jakaś niepewność. Nie mówię już o niepewności przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, prawda? Którzy się zastanawiają, jak to będzie jutro. Denerwuje nas to. Chcemy stabilizacji. Walczymy o tą stabilizację. Chcemy normalnie żyć przecież. Chcemy mieć taką pewność tego, że będzie w porządku wszystko, że można się na czymś oprzeć. Ta niepewność rodzi w człowieku takie pierwotne obawy. Rodzi w człowieku pierwotne obawy. Ewangelia, Jezus je wspomina. Mówi o tych obawach w Ewangelii. W Ewangelii Mateusza 6:31 nie mamy chyba tego do wyświetlenia, ale Jezus zadaje pytanie, co będziemy jeść? Co będziemy pić? Czym będziemy się przyodziewać? Tak? Takie pytanie sobie zadajemy. Jezus wie, co odpowiedział na to. Nie martwcie się. Musicie mi zaufać. Ale to są pytania takie egzystencjalne, które gdzieś tam w nas brzmią. Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się będziemy przyodziewać? To są obawy, które wydobywa z nas pustynia, tak? Które prowokuje nas pustynia. I na tej pustyni wydarza się coś, co wywołuje bałwochwalstwo. Na tej pustyni czytamy w pierwszym wierszu, 31 rozdział, 2 rozdział, 1 wiersz. Tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry. Pozostał tam 40 dni, wiemy z innego fragmentu Bożego Słowa, a ludzie są niecierpliwi, wiecie, no ile można czekać, prawda? Załatwiamy jakąś sprawę, chcemy jakiś kierunek, chcemy... Ile można? No na pewno nie 40 dni, prawda? Zabrakło Mojżesza, zabrakło lidera, zabrakło przywódcy, jakiegoś przewodnika, a jesteśmy na pustyni, czyli w miejscu zagrożenia, jest niepewność. Ta niepewność jest nie do zniesienia, więc co robimy jako ludzie? Bierzemy sprawę w swoje ręce. Boże, 40 dni mam na Ciebie czekać. 40 dni mam, Boże, na Ciebie czekać. Więc nie lubimy takiej sytuacji. Nie wiemy, co nas tu spotka. Może za chwilę jednak ci Egipcjanie jakoś przepłyną przez te morze. Albo nas tutaj wygrzemy z głodu, bo przecież jesteśmy na pustyni. Więc bierzemy sprawę w swoje ręce. Powiedzieli do Aarona, uczyń nam Boga, który by szedł przed nami. Uczyń nam Boga, który by szedł przed nami. Uczyń nam przywódcę. Zobaczcie, ta natura ludzka, by uniknąć
braku perspektyw, to szuka religii, która jest stworzona z własnych sił. Szuka oparcia, bezpieczeństwa w religii, którą sobie sami stworzymy, którą sobie sami wymyślimy. Jeśli Boga nie można zobaczyć, to uczyńmy Boga na naszą miarę. To uczyńmy Boga na naszą miarę. W przypadku Bożka jest jeszcze jeden plus. Tak? Bo w przypadku Bożka nie ma takiego niebezpieczeństwa, że on nas wezwie do czegoś. Że on nam, od nas będzie coś chciał. Poza tym, co my możemy mu dać, czyli ofiary. Że on nas powoła, że on nas wypchnie gdzieś, czy będzie oczekiwał rzeczy, które będą wymagały wyrzeczenia się poczucia własnego bezpieczeństwa. Bo zobaczcie, szukamy, to jest fundamentalna potrzeba, poczucie własnego bezpieczeństwa, tak? Chcemy czuć się bezpiecznie, więc ten Bóg, ten Bożek musi też być gdzieś w naszym życiu, ponieważ on nam daje jakieś oparcie. Tak nam się przynajmniej wydaje. Psalm 115, 5 mówi, no właśnie, bożki są fajne bożki, bo wiecie, bo mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. Dlatego są fajne, bo możemy je gdzieś tam sobie postawić w swoim życiu i one niczego od nas nie będą chciały, te bożki, bo mają usta, ale nie mówią, tak? Bo nie, na pewno nas nie wezmą nigdzie. Na pewno nie będą wymagały od nas wyjścia z naszego poczucia bezpieczeństwa. Na pewno nas nie poprowadzą gdzieś w takie miejsca, w które my nie chcemy iść. Więc stworzyli sobie bożki na własną miarę. I wtedy, kiedy mamy takiego bożka, to możemy się zająć własnym życiem. Rozumiemy więc, że zobaczcie, że Bożek jest pretekstem do tego, żeby postawić samych siebie w centrum własnego życia. Bożek to jest taki pretekst do tego, żeby postawić samych siebie w centrum naszej rzeczywistości i wtedy adorujemy, a możemy sobie adorować dzieło własnych rąk, czyli moją karierę na przykład, albo moje dzieci, najpiękniejsze, najmądrzejsze. Albo moja żona, prawda? Czy mój mąż? Czy jakieś inne fajne rzeczy? Czy moja praca? To dla facetów coś, tak? To jest bożek mężczyzn. Czy moja kariera? Moje hobby? Mój mały bożek, taki ładny. Moje hobby, mogę się pochwalić, mogę go adorować, prawda? I zobaczcie, co się dzieje w Izraelu. Aaron nie potrafi sobie poradzić z tym. Aaron nie potrafi się oprzeć żądaniom ludzi i stwarza tego złotego cielca, odlewa tego złotego cielca. To jest ciekawa generalnie sprawa, bo w starożytności, na starożytnym Bliskim Wschodzie, cielec miał dwojakie znaczenie. Dlaczego cielca na przykład, a nie, nie wiem, kurę, albo no nie wiem, coś tam jeszcze innego, albo orła przynajmniej, prawda? Dlatego, że w starożytności cielec miał dwojakie znaczenie. Z jednej strony przedstawiał płodność i obfitość. Był znakiem, symbolem płodności i obfitości. A prawda, że takiego życia chcemy. Płodność i obfitość, a z drugiej strony cielec był znakiem czy symbolem energii i mocy. Ale przede wszystkim cielec był uczyniony z czego? Złota. Tak, ze złota. I to była ofiara jeszcze, trzeba było, skąd te złoto, kopalnia złota tam była? Skąd te złoto? Z uszu swoich kobiet. Tak, z uszu swoich kobiet i mężczyzn, bo tam mężczyźni mieli większego, bardziej się stroili, może tak powiem, elegancko niż faceci w tych czasach. Jakieś złote kobiet. Tak jak w przyrodzie, zobaczcie, to samce są, mają piękne pióra generalnie, koguciki różnego rodzaju, tak, ale to... I tak wtedy, takie też wtedy panowały rzeczy, mody, że tak powiem. No właśnie, czyli zobaczcie, ten cielec był ze złota.
czyli sukces, bo powiedzieliśmy, że to był symbol płodności, błogosławieństwa, obfitości, że to był także symbol energii, mocy, ten cielec jako zwierzę, a z drugiej strony złoto. Czyli mamy kwintesencję, mamy sukces, władza i pieniądze. Tak? Sukces, władza i pieniądze. To są wielkie bożki. Trzy wielkie bożki. Sukces, władza i pieniądze. To są pokusy wszechczasów. Zobaczcie, to są pokusy wszechczasów od starożytności, od początku istnienia człowieka zawsze chodziło o te trzy rzeczy. O sukces, władzę i pieniądze. Zmieniały się tylko scenografie. Tak? Zmieniały się tylko rekwizyty. Tylko kostiumy się zmieniały, ale kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową i kończymy na objawieniu Jana i mamy całą historię świata i stworzenia i zbawienia, to widzimy ludzi, którzy zawsze są rządni tych trzech rzeczy. Oto czym jest ten złoty cielec. To jest symbol wszystkich pragnień. Tak? To jest symbol wszystkich pragnień, które dają złudzenie wolności. Które dają złudzenie tego, że będziesz wolny, jeśli osiągniesz sukces. Będziesz wolny, jeśli będziesz miał władzę. Będziesz wolny, jeśli będziesz miał pieniądze. To jest złudzenie, dlatego że zamiast tego tak naprawdę zniewalają. Zamiast dając wolność, zamiast dawać wolność, tak naprawdę zniewalają, bo każdy bożek zniewala. Bo każdy bożek zniewala. Aaron nie potrafił się oprzeć. Zobaczcie, to wszystko, cały ten wylew, ten upust bałwochwalstwa rodzi się z tego, że on nie był w stanie zaufać przede wszystkim Bogu. Że w nim położyć, nie był w stanie w nim położyć swojego bezpieczeństwa. Żeby to on nadał prawdziwą głębię, pragnieniom serca, co pozwoliłoby znieść te różne słabości, niepewność, brak perspektyw. Tak, to jest to, z czym walczymy generalnie w życiu często. Czyli nasze słabość, niepewność, brak perspektyw. I Bóg mówi, musisz mi zaufać, Izraelu, tak? Musisz mi zaufać, że ja cię przeprowadzę, ale ludzie chcą widzieć, nie chcą ufać. Czyli położyć swojego zaufania w ręce kogoś czy czegoś, czego nie widać, czegoś tak niemacalnego jak Wszechmogący, który nawet nie ma, którego nie można dotknąć. Oni chcą mieć coś realnego, oni chcą mieć bożka, tak? Którego będą widzieć, który będzie przed ich oczami, który będzie ich prowadził. Ten bożek miał ich prowadzić. Zapatrzeni w złotego cielca mieli iść dalej. Zapatrzeni w sukces, we władzę, pieniądze, mieli iść dalej, a tak naprawdę te rzeczy nie dają wolności, ale dają zniewolenie. Dlatego, że bez takiej dominacji Boga w naszym życiu po prostu łatwo popadamy w bałwochwalstwo i zadowalamy się jakimś nędznym pocieszeniem. To jest pokusa, której bardzo często czytamy w Biblii. I teraz pomyślmy nad jedną rzeczą, bracia i siostry. Popatrzmy jeszcze raz na tą sytuację i pomyślmy. Wyzwolenie Izraela z Egiptu nie kosztowało Boga wielkiej pracy. Wyzwolenie Izraela z Egiptu to nie był, no wiecie, Bóg się nie męczy, prawda? Tak Słowo Boże też mówi. Bóg się nie męczy. Bóg to uczynił przy pomocy znaków mocy, znaków kilku cudów. Przestraszył, tam wiedział, jak potrząsnąć Egiptem, prawda, Faraonem. To nie był jakiś wielki problem dla Pana Boga. On uczynił to poprzez pewne znaki mocy, znaki miłości też, bo ochraniał Izraela także. Ale wielkim dziełem Boga było co innego. O wiele więcej pracy Bogu zajęło coś innego. Mianowicie usunięcie Egiptu z serca Izraela. Tak? Łatwo było wyciągnąć tego Izraela z Egiptu. Trzeba było zrobić parę cudów, potrząsnąć armią Faraona. Ale orka Pana Boga dopiero się zaczęła. Tak? I trwała przez 40 lat. Przynajmniej. Bo potem widzimy, że przez całą starożytność. A potem widzimy, że będzie trwała do końca. Znamy dalszy ciąg tej historii. Ale skoncentrując się na historii Izraela, to zobaczcie, jak łatwo było wyciągnąć Bogu Izraela z Egiptu, a jak trudno było wyciągnąć Bogu Egipt
z Izraela, tak? Jak trudno było Bogu wyciągnąć Egipt z ich serc, z ich mentalności, z ich umysłów. To znaczy, jak trudno było usunąć te bałwochwalstwo. I Bóg nadal tak działa. Chce usunąć bałwochwalstwo z naszych serc. I tym wielkim dziełem Boga jest usunięcie tego Egiptu, który często nosimy w swoim wnętrzu, tej fascynacji bałwochwalstwem, tej fascynacji tymi bożkami tego świata. Zobaczcie, wiele lat temu każdy z nas się nawracał. Każdy z nas dochodził do takiego punktu w swoim życiu, kiedy przychodziliśmy do Chrystusa, który stał się, który będąc bogaty, stał się dla nas ubogi. I odkrywaliśmy, że musimy uznać swoją słabość przed Bogiem. Musieliśmy uznać swoją słabość, swoją grzeszność, beznadziejność, że sobie nie radzimy. Albo nawet jeśli sobie radzimy, to to jest nasz bożek. I ta słabość nie była jakąś tragedią, ale była warunkiem, żeby otworzyć się na tego, który naprawdę jest mocny. Wtedy przez bramę słabości wkraczało zbawienie do naszego życia, tak? Naszej słabości. Zobaczcie, każdy z nas się tak nawracał. Przez co się nawracamy? Przez pokutę. A czym jest pokuta? Powiedzenie: Boże, jestem słaby. Boże, wybacz mi to, co zrobiłem. Boże, chcę to zostawić, cały mój grzech, cały mój syf mojego życia, całe moje dowodzenie moim życiem chcę zostawić przed Tobą, bo wiem, że to do niczego nie prowadzi, tylko do katastrofy. Jest odwróceniem się od swojego starego życia. Czyli zobaczcie, wchodzimy w relację z Bogiem przez uznanie Jego panowania i tego, że to On może dać nam wolność, że to On daje nam niepodległość od grzechu, od śmierci, od siebie samego. Człowiek otwiera się na Jego działanie, na ta wolność człowieka rodzi się wówczas, gdy pozwala, żeby prawdziwy Bóg był jedynym Panem. I kiedy to zaakceptujemy, to nam pozwala akceptować też naszą kruchość, zaakceptować to, że być może jesteśmy słabi, nie musimy się silić na mocarzy, nie musimy grać w tym świecie ludzi mocnych, silnych, nie musimy robić tych wszystkich pus, czy pos, które ludzie stroją przed... Nie musimy tych mózgów prężyć, nie musimy zastraszać innych ludzi, bo nie chcemy tak żyć, bo to jest nam do niczego niepotrzebne. Bo wierzymy, że Bóg jest z nami i że mogę zaakceptować swoją kruchość, kruchość swojego życia, kruchość swojego życia tak naprawdę i mogę wyrzucić więc wszystkie bożki ze swojego serca, ponieważ wiem, że za mną idzie ten, który jest większy niż ten, który jest w świecie. Ponieważ wiem, że ten, który jest największy, ten, który jest królem królów, panem panów, który jest w moim sercu, jest mocniejszy niż ten, który jest w świecie, bo tak mówi Słowo Boże. Chociażby w pierwszym liście świętego Jana. Księga Wyjścia, 20 rozdział, 2 wiersz. Możemy wyświetlić ten fragment. Znamy to słowo. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To tam, w domu niewoli, ten lud był ukształtowany. I poprzez to wyprowadzenie z Egiptu Bóg ukazuje, że chce stworzyć nas wolnymi, że powołał nas do wolności. I Bóg nas także wyzwala z niewoli i daje nam zasady wolności. Zaraz, kolejny wiersz, rozpoczyna się dekalog. Tak się rozpoczyna dekalog. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadza z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I potem mamy... przykazania, które dobrze znamy. Trzeci wiersz mówi: nie udawaj czci innym Bogom obok mnie, nie rzeź sobie bóstwa, ani nie czyń sobie żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, na niebie nie będziesz skłaniał im pokłonu. Potem mówi: nie używaj imienia Pana Boga Twego nadaremnie, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić, szanuj swego ojca i matkę, nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, itd., itd. To są zasady wolności opisane w dekalogu. Ten dekalog nie jest narzucaniem jakiejś arbitralnej woli ludziom, tylko to są obietnice wolności. My to często czytamy ten dekalog jako
nakazy, prawda? Jako nakazy. Nie będziesz tego robił, nie będziesz robił tego, a to są obietnice. Bóg mówi, nie tyle, nie będziesz tego robił, ale mówi, synu, córko, jeśli ja cię wyswobodzę, to obiecuję ci, że nie będziesz tego robił. To będziesz miał siłę do tego, żeby tego nie robić. Nie będziesz tego robił, bo to będzie głupie dla ciebie, bo wiesz, że jesteś teraz wolny. W Chrystusie jesteś teraz wolny. Bóg cię wyswobodził od grzechu, od piekła, od konsekwencji twojego grzechu i żyjesz teraz w wolności nie po to, żeby z powrotem się zniewolić. A to są rzeczy, które cię z powrotem zniewolą w grzech, w śmierć. Znowu będziesz żył dla Egiptu. Wiecie, co Izraelici robili w Egipcie? Pamiętacie? Przy końcu swojej bytności? Cegły. Cegły, które trzeba było, jeszcze materiał trzeba było zbierać. Słomę i glinę. I robiono cegły. Musieli wyrobić pewne normy. I jak zdenerwowali w pewnym momencie Faraona, bo im się chciało świętować na pustyni, to pamiętacie, co się wydarzyło? Co Faraon zrobił? Normę im podwyższył, tak? Ile żeście robili cegieł? Tyle? No to będzie dwa razy tyle robić. I my tak biegamy za tymi cegłami. Znaczy nie za cegłami, tylko biegamy za tą słomą, za tą gliną, prawda? Żeby normę wyrobić, bo jest jakiś Faraon nad nami, który nas zniewala, dla którego żyjemy dla tych cegieł, tak? I żyjemy dla tych cegieł i to jest cały nasz świat i tylko na normy ktoś tam podkręca, bo rachunki coraz wyższe, prawda? Albo wydaliśmy za dużo w tym miesiącu. To jest nasze życie, a Bóg mówi, ja chcę cię wyprowadzić z takiego życia. Ja chcę dać ci wolność. Ja chcę cię błogosławić. I to błogosławieństwo będzie polegało na tym, że dalej będziesz pracował, ale będziesz pracował w wolności, ale że będziesz wolnym człowiekiem, że będziesz człowiekiem, który będzie nie miał ciemiężyciela nad swoim życiem, uwolnię cię od tego bożka, uwolnię cię od tego zniewolenia egipskiego, dam ci wolność w Chrystusie. I dzieje się to wtedy, kiedy się nawracamy. Kiedy mówimy, odwracamy się od starego życia i mówimy, Boże, Ja teraz chcę żyć dla Ciebie, ja teraz chcę iść za Tobą, bo do tego mnie powołałeś. I w pewnym momencie Bóg mówi, jeśli jesteś wolny, bo jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, tak? Znamy ten fragment Bożego Słowa. Jeśli jesteś wolny od grzechu, od konsekwencji, to Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów wobec mnie, bo to jest głupie, bo to Cię zniewoli. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie przysięgał, nie będziesz robił różnych rzeczy, to jest moja obietnica dla ciebie, bo jeśli zaczniesz te rzeczy robić, to wracasz do Egiptu, tak? To będziesz z powrotem niewolnikiem, a daję ci obietnicę takiego wyzwolenia. To jest obietnica wolności. Dam ci siłę. Ten dekalog pomaga nam, wyzwolonym ludziom, uniknąć popadania z powrotem w te złe nawyki, które czynią z nas niewolników. Niewolników grzechu, niewolników złego postępowania. Tym samym to jest wolność, która jest nam dana, prowadzi nas do wolności, która jest nam dana przez Chrystusa. List do Galacjan, wyświetlmy pierwszy wiersz 5 rozdziału. Paweł mówi, Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znowu pod jarzmo niewoli. To Chrystus przyniósł nam wolność. On przez krzyż Golgoty, na tym krzyżu starł grzech człowieka, starł naszą winę, starł to wszystko, co cię zniewolało. Jeśli przyszedłeś pod ten krzyż, wyznałeś Bogu swoje grzechy, poszedłeś za nim, to On daje ci wolność. Stójcie więc niezachwiani, nie schylajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Nie schylajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I dalej w 15 wierszu w listu do Galacjan Paweł mówi tak, wyświetlmy fragment kolejny. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak samego siebie. Grzech osłabia wolność.
Grzech nie jest wyrazem ludzkiej wolności. Wolność, dlatego że wolność nie polega na robieniu tego, co nam się podoba. Wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy, co nam się podoba, na działaniu po swojemu. Wolność to jest wybieranie bez przymusu tego, co jest dobre. Tak? Wolność polega na tym, że wybieramy bez przymusu to, co jest dobre. Tym jest prawdziwa wolność. I Paweł mówi jeszcze jedną myśl ciekawą w liście do Rzymian w 18 rozdziale. Zobaczcie. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów wolności, synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Bożych. Czyli zobaczcie, Paweł mówi tutaj o nadziei, że tego odnowienia możemy kolejny fragment to tutaj zostawić, 21 wiersz, że ta wolność dzieci Bożych, która jest wyrazem tego naszej ufności do Boga i jest konsekwencją pójścia za Chrystusem, że ta wolność dzieci Bożych będzie także udziałem całego stworzenia, całego świata, który będzie odnowiony. Kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy w całej historii świata, jak rozgrywa się ten dramat wolności. I końcem tego dramatu najpierw widzimy zniewolenie człowieka, najpierw widzimy, przepraszam, wolność człowieka, stworzenie w ogrodzie Eden, człowieka, który jest wolny, który może wybierać Boga albo życie dla siebie. Potem widzimy człowieka, który popada w zniewolenie. Widzimy Boga, który próbuje uratować, uzdolnić człowieka do wolności. I końcem tego dramatu jest Wielkanoc, w czasie której widzimy wielki dowód miłości Bożej. Widzimy, że miłość jest silniejsza niż śmierć, że stworzenie zostaje odnowione, a prawdziwe znaczenie wolności zostaje potwierdzone. Widzimy Boga, który przezwycięża swoją śmiercią, przezwycięża grzech w naszym życiu. I widzimy, że miłość tam jest silniejsza nawet niż śmierć, która zostaje mu zadana. I to jest pewne powołanie, które Bóg nam daje. I chciałbym teraz, bracia i siostry, żebyśmy nie tylko posłuchali o wolności, ale i doświadczyli. Bo wiecie, w Kościele nie chodzi tylko o to, żebyśmy posłuchali jakichś pobożnych tekstów, prawda, albo posłuchali o historii, albo dowiedzieli się jakichś nowych rzeczy, tylko chodzi o to, żebyśmy doświadczyli żywego Boga. Doświadczyli Jego przebaczenia, wyzwolenia, wolności, którą On ma dla nas. On ją ma dla nas tutaj i teraz. To nie jest... Ja bym nie chciał, żeby te dzisiejsze święto było tylko wspomnieniem tego, co się wydarzyło 100 lat temu, bo wolność jest wywalczona, ale jest także zadana. Tak? Trzeba ją utrzymać w tym sensie politycznym, ale w tym sensie duchowym jest tak, dokładnie tak samo. Ona jest dla ciebie wywalczona. Nie ty ją wywalczyłeś. Wywalczył ją Chrystus dla ciebie. Ale musisz ją przyjąć do swojego życia. Możesz z powrotem się dać zniewolić. Albo możesz dzisiaj wejrzeć w swoje życie, w swoje serce i powiedzieć: Boże, chcę być wolny. Od grzechu, który mnie zniewala, od depresji, od, nie wiem, stanów lękowych, od choroby, od tego wszystkiego, co niszczy moje życie, to chcę ci dzisiaj powiedzieć dobrą nowinę, że Bóg się nie zmienił. Że Bóg jest dokładnie taki sam, jak 2000 lat temu. Że list do Hebrajczyków, który mówi, że Bóg wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam, to jest prawda, bo tego doświadczyliśmy w naszym życiu. Że ten Bóg, który wyzwalał Egipt, przepraszam, który wyzwalał Izraela z Egiptu, ten Bóg, który wyzwalał Izraela z Babilonu, który wyzwolił ciebie kiedyś ze swojego starego życia, z alkoholizmu, z narkotyków, z własnego ego, które było twoim bożkiem, czy z innych problemów, ten Bóg jest dzisiaj żywy tu i teraz, i możesz doświadczyć Jego miłości, możesz doświadczyć Jego wolności. Jak? Bardzo prosto. Musicie być stać teraz na szczerość przed Bogiem. Musisz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, przyszedłem tutaj dzisiaj do kościoła dla
tej chwili właśnie, żeby powiedzieć: ratuj. Przynieś łaskę do mojego życia. Przynieś wyzwolenie, przynieś niepodległość, przynieś ukojenie, przynieś uzdrowienie. Zrób to teraz, kiedy za chwilę staniemy w modlitwie, to niech to będzie modlitwa, przez którą przyjdziesz do Boga i Bóg Cię pobłogosławi wolnością, Bóg Cię pobłogosławi tym, co ma dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy także, to zapraszam Cię, będziemy się modlić o Ciebie. Powstańmy, kochani.